Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Witamy Was bardzo serdecznie jako organizatorzy. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy tymi, którzy zaangażowali się też, a więc każdy, kto przyłożył choć trochę palca do tego Dnia Uwielbienia, jest organizatorem. Witamy Was jako tacy koordynatorzy tutaj razem z Arkadiuszem. Witamy bardzo serdecznie. A więc zapraszamy do modlitwy. Zapraszam księdza proboszcza Krzysztofa, bo na pewno był. Nie wiem, czy jeszcze jest. Księże Krzysztofie. Nie widzę. Księdza dziekana nie widziałem. Kochani, w tym samym czasie, kiedy już rozpoczynamy tą modlitwę tu na scenie, koronkę do Bożego Miłosierdzia, odbywa się już tutaj za sceną po naszej lewej, po waszej prawej stronie. Jest już od godziny 15 adoracja Najświętszego Sakramentu. O tym jeszcze powiemy po koronce, dlatego rozpoczynamy w imię Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ksiądz, idzie Krzysztof, tak, zapraszamy nas. No jak nie ma księdza dziekana, to ksiądz Adam zastąpi go. Może kiedyś będzie dziekana. Zapraszamy. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że kto będzie wołał o miłosierdzie, ześle łaski na wszystkich, którzy otworzą swoje serce. Chcemy właśnie, rozpoczynając tą modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia, prosić o obfite łaski dla naszego miasta. Tak jak to nasze hasło drugi raz wybrzmiewa, jedno miasto w jednym sercu, abyśmy, tak jak prosi Chrystus, słyszeliśmy dzisiejszej przy czwartej stacji, przy czwartym ołtarzu, Chrystus modlił się za nas, za swój Kościół, abyśmy byli jedni. Oto szczególnie módlmy się w tej dzisiejszej modlitwie uwielbienia też, aby Chrystus zawsze nas jednoczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan u Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Taka gorąca prośba, żebyśmy na tych stanowiskach naszych nic nie robili teraz. Niech to będzie nasza modlitwa, takie zaangażowanie, prośba, by Pan Bóg nam błogosławił. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Chwała Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Chwała Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzie dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Paweł II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Za naszych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani moi, bardzo dziękuję serdecznie księżom, księdzu Krzysztofowi, Adamowi, jeszcze Arek nie uciekaj. Dziękuję za tą wspólną modlitwę Wam. Oczywiście tym znakiem krzyża nie zakończyliśmy modlitwy, choć ją rozpoczęliśmy modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia, ponieważ chcemy Was zaprosić, jak podobnie jak w zeszłym roku, na takie dwie części tego naszego wydarzenia. O tej pierwszej części powie krótko Arkadiusz, a więc proszę o to, żeby wytłumaczyć. Wytłumaczę. Pierwsza część to będą występy dzieci z przedszkoli i występy rodziców dzieci z przedszkoli. Także będziemy tutaj mogli zobaczyć tańce lednickie. Siostra Magdalena Salezjanka dla nas tu przygotowała warsztaty i dzisiaj zaprezentuje to, do czego przygotowała naszą młodzież ze Wschowy i okolic. O 18:00 godzinie będzie zespół Arka Noego, to raczej każdy z nas zna. O godzinie 20:00 rozpoczniemy uwielbienie nasze wschowskie, czyli przez muzyków ze Wschowy. Około godziny 21:00-21:30 będzie apel jasnogórski i później będziemy adorować Pana Jezusa, czyli dochodzimy do najważniejszego momentu w tym dniu, w tym wieczorze uwielbienia, czyli adoracja i ponowne zawierzenie miasta Matce Bożej. Kochani, ważną rzeczą jest właśnie to, oprócz tego, że co czujemy już, co mogliśmy zauważyć, jest to nasze duchowe zaplecze. Z tyłu zapraszamy, jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest też takie miejsce, tam będzie krzesło jeszcze stało, jakby ktoś bardzo potrzebował modlitwy, jeśli ktoś by bardzo potrzebował spowiedzi, to są księża pośród nas, ojcowie też, więc można zawsze poprosić o tą spowiedź. Ale najważniejsze, że jest Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie. On w pewnym momencie, jak już Arkadiusz wspomniał, będzie Pan Jezus przyniesiony w procesji tu na scenę. W takiej uroczystej procesji chcemy tu Go przywitać i tu będziemy modlić się wspólnie razem, uwielbiać Go i zawierzymy przez Maryję Bogu Jezusowi nasze miasto. Kochani, zapraszamy Was na stoiska, nie tylko te, które tutaj widzicie. Co można zjeść, to możecie zaobserwować, przejść sobie pod namiotami i zobaczyć.
jest stoisko z dobrą książką. Jest takie ważne stoisko dla nas też, ponieważ promujemy zdrowy tryb życia, chociaż tam mamy też niekoniecznie zdrowe odżywianie, ale tu po waszej lewej stronie jest stoisko, które nazwane jest Rodzina na Zdrowie. Zapraszamy, aby tam do tego stoiska podejść, zobaczyć sobie. Jest stoisko z dobrą książką. Dalej będzie niebiańska wata, popcorn do nabycia. Tam u braci postulantów, którzy też obsługują, są do nabycia piękne balony. To szczególnie atrakcyjne jest dla dzieci. Tu jest stoisko przede wszystkim związane z jedzeniem. Zapraszamy, kochani, bardzo serdecznie. Również zapraszamy do Zamku Naszego Królewskiego na wystawę dotyczącą Jana Pawła II, jego postaci. Są to nieopublikowane nigdzie zdjęcia, bardzo piękne zdjęcia związane z Janem Pawłem II, jego postacią, jego pielgrzymkami, które odbywał przez 27 lat swojego pontyfikatu. Kochani, zanim pozwolimy wejść pierwszemu przedszkolu, tak naprawdę rodzicom, to zaprosimy nasz zespół lednicki, tańca lednickiego. Oni nas trochę mają rozruszać. Będzie nie tylko jeden raz, ale i w przerwach będzie możliwość razem z nimi potańczenia. Oddajemy im teraz głos i zapraszamy was bardzo serdecznie do tej modlitwy, do wspólnej zabawy i śpiewu.